Dziękuję mojemu personelowi, który wytrwał, pracując w naprawdę trudnych, bardzo trudnych warunkach. Panie premierze, bardzo dziękuję, że dzisiaj jest pan tutaj z nami. Jest to dla nas bardzo ważne. Szanowni państwo, dziękuję, że jesteście z nami. Oczywiście jesteśmy do waszej dyspozycji i tak jak ktoś powiedział, nie zapraszamy szczególnie, prawda? Bo wiadomo, do szpitala się przychodzi wtedy, kiedy człowiek jest chory, ale jeżeli tylko będziecie potrzebowali pomocy, jesteśmy do waszej dyspozycji. Dziękuję również naszym darczyńcom, którzy dzielnie nas wspierają swoimi finansami. Bardzo, bardzo wam serdecznie dziękuję. Dziękuję pani dyrektor. Szanowni państwo, nastąpi teraz przekazanie przez premiera Mateusza Morawieckiego symbolicznego czeku na specjalistyczny sprzęt. Czek zostanie przekazany na ręce dyrekcji szpitalu w Pionkach. Czek. Tylko ciekawe, czy ten sprzęt to będzie działał i będzie się nadawał do użytku, tak jakby te respiratory chyba. Te niezakupione respiratory. I kto odpowie za nadmiarowe zgony? Ci, co sobie klaszczą. Szanowni państwo, na tym kończymy dzisiejsze wydarzenie. Dziękuję wszystkim za uwagę. A pytania? Idziemy? Tak. Ale ja, tu ludzie dochodzą, więc chyba też mam prawo dojść. Panie Morawiecki, kiedy ktoś odpowie za te nadmiarowe zgony w pandemii? Kiedy Niedzielski? Co za głupoty? Kiedy Niedzielski będzie rozliczony? Co za głupoty? Co za głupoty? Tylu ludzi umarło. Wy łobuzy, wy! Mam prawo zadać pytanie. Płacę podatki. W jakim miejscu? A co to, świątynia? To jest szpital, więc myślę, że temat ten proszę iść na inne tereny. A z kim pani jest? A ja sobie nie życzę pani. Ja sobie nie życzę, żeby za chwilę, bo mam prawo pytań. Nie wolno? Nie wolno? A dlaczego? A dlaczego nie wolno? A kto powiedział, że nie wolno? A będę pyskata, bo do was tak trzeba. Elektorat twardy. Dobrze. Proszę przypadkiem nie upoloczyć na zdjęć. No nie, proszę. Pani idzie. Pani idzie. Po co pani tu przyszła? Spodziewa się pani kamer. Po co krzyczeć? Skreślenie odpowie, nie po co dyskutować. Ale ja mam pytanie. Ja chciałam zadać pytanie. To już nie o tej porze. A dlaczego nie o tej porze? Proszę nie napierać. Bo co? Bo co? Mogła pani się zgłosić. Czyli tamci mogą do siebie, nie, tak? Panie premierze, a ile się czeka teraz na rezonans? Bo mam pytanie. Tutaj takie otwarcie szpitala. Pan spojrzał wzrokiem i pan nie odpowiada. Ile się czeka na rezonans? Ile czekamy do kardiologa? Proszę, tak się olewa społeczeństwo. Tak, premier po prostu nie odpowiada na pytania. Za co dziękujemy? Za to, że do za wszystko? Za to, że do kardiologa czekamy 5 lat? Ale ja, ale tu przyjechał człowiek, który mówi, że jest bardzo dobry. Lekarzem. No to, a jak to? A lekarzem był minister zdrowia, był ekonomista. Ekonomista. O, jakim pokornym, jakim pokornym, jakim pokornym. Zobaczcie, zobaczcie, co się dzieje. Na czym pani jedzie dzisiaj? Na czym ja, ten pan się zapytał, na czym ja jadę dzisiaj, bo zadałam trudne pytanie. Nie po, po stronie PiSu. Na czym ja jadę, pan starszy zapytał. Czyli dobrze jest, jak do kardiologa się 5 lat czeka, nie? Koło 3. Dobrze. Neurolog 2,5. Jest bardzo dobrze. Super. Nie chcę tego się zapytać. Ile, dlaczego to jest? Przepraszam, proszę pani. O. Ile się czeka? To się czeka. No pani może odpowie. No pani, no ile czekamy? No proszę bardzo. Tak, i to, ale pani chyba zorientowana jest, ile czekamy w szpitalu, który został tak do inwestycji. Zadaję pani pytanie.
A ja przyszłam, przyszłam zadać pytanie najjaśniejszemu, który decyduje w Polsce o wszystkim. Więc mam prawo zadać pytanie. A tu jest kolega z PiS-u, któremu też zadam pytanie. Jest naszym honorowym. Ale moim, ale ja też jestem Polką, proszę pani, mam prawo zadać pytanie. Rachoń też jest dziennikarzy, mi głos nie daliście. Zobaczcie, co się dzieje. Jak zadasz niewygodne pytanie, zobaczcie, co się dzieje. Zobaczcie, co się dzieje. Zobaczcie. No, o, kolega też zignorował. Zignorować trzeba. Pytanie przyszłam zadać, nie mam prawa. Nie. No przyszłam teraz. Jeżeli ludzie dochodzą, mam tak samo prawo. Dlaczego nie odpowiedział? Słyszał premier, dlaczego nie odpowiedział? Bo wstyd, bo nie wie co powiedzieć. Za nadmiarowe zgony bynajmniej w strandemii. Za to wszystko. A macie trzynastki, czternastki z naszych podatków. My musimy pracować ciężko. Jakie wąt? Jakie wąt? Zobaczcie, elektorat twardy, zatwardziały. No prawie, że z łapami lecą, prawie, że lecą z łapami, o. O, zobaczcie. Boże, ale boli, prawda? Wie pani co, ja jestem za Polską i za tym, żeby młodym było dobrze. I żeby nie trzynastki, piętnastki nie decydowały o tym, czy młodzi ludzie mogą zakładać tu działalności. Będę, ale mi chodzi o młodych ludzi. O młodych ludzi. Czy pani sobie zdaje sprawę, jaka jest składka zdrowotna? Czy pani wie, jak przedsiębiorca jest w tej chwili? Ale wie, że ja po 40 latach pracy w służbie zdrowia mam 2,5 tysiąca. No ale, no i co? I, cieszy się pani z tego? I pani się z tego cieszy, tak? Nie, bo teraz mam podnieść. O, no. A wie pani, ile chleb teraz kosztuje? A wie pani, ile będzie kosztował za rok albo za dwa? A wie pani, ile będzie kosztował za dwa lata? Jak już miał kosztować 30. A ile pani złotych, ile pani przekosztowała w swoim życiu? No i pani zdarzy. Nie daj Boże, jest w ogóle. Gdzie pani tam chleb to ja kupuję wczorajszy. Nie, no można chleb wczorajszy kupować. Mleko skwaśniałe, w ogóle można nie jeść, wie pan, no przecież dla dobra. Zobaczcie, zobaczcie, co się dzieje. To jest niewygodne pytanie. To są niewygodne pytania. Zobaczcie, a zobaczcie, jakie odciski na pośladkach, pani. To jest kultura PiSu. To jest kultura PiSu. To jest kultura PiSu, że obrażają, dochodzą, obrażają, wydłubałyby oczy. A skąd pani wie, kto ja jestem wy? Skąd pani wie, kto ja jestem wy? Ja jestem Polka, pani kto? Ma pani wnuczki? A ja nie mam żadnego serduszka. Pani coś u mnie widzi? O, ja w ogóle nie mam serca. Powiem pani, że zadać tylko przyszłam pytanie Morawieckiemu o nadmiarowe zgony i o to, czy wie, ile się czeka na rezonans i do kardiologa. Mało nie zostałam z żarta przez pisiorów tu. Straszne. I popadały, ludzie z długami są. Które padły na przykład w Radomiu czy w pionkach restauracji w czasie pandemii? Nie, pan jest szalony, dobrze. O matko, co druga restauracja padła w Radomiu? O Jezu. Dlaczego? Bo dostawali tarczę? Tak? A ile umarło? Ale po co z panem dyskutować, jak pan zapewne jest po preparatach, pan jest za maskami, pan jest za lockdownami, po preparatach. Po jakich preparatach? Chyba pani coś pobierała dzisiaj. No, o, zobaczcie, zobaczcie, na to wygląda, zobaczcie, dziękuję bardzo. PiS, no, o, widzicie? To jest PiS. No, chyba tak, no widzicie, zobaczcie, pobierałam. Nie patrzy na paznokcie i mówi, że ja nie pracowałam 10 lat, rozumiesz? Bo ja paznokcie. A najlepsze jest to, że tu jest kolega z PiSu, którego znamy osobiście i wykpił nas, powiedział, że najlepiej to zignorować. Tak powiedział? Tak, najlepiej nas zignorować. No, ja bym jeszcze podeszła tam do niego. Zapytaj się, dlaczego uważasz, że powinni... Poczekaj chwilę, nie, bo on skończył wygadę. No, zobaczcie. Tak się dzieje właśnie tutaj. Szpital.
Pod namiot zapraszają. Pod namiot, czyli jeszcze będą, jeszcze będzie można chyba pytania zadawać. No. Medycy, którzy... Może by się ktoś z medyków wypowiedział na temat szpryc, które spowodowały, że ludzie chorują i umierają. Może któryś z medyków by się wypowiedział. O proszę, jeszcze i ksiądz, który musiał to poświęcić, wziąć pieniądze. Tak, a do lekarza czekamy. Kardiolog średnio jest... Ile czekasz na gastroskopię? Pół roku. Na kolanoskopię? Pół roku. Neurolog? Około półtora roku, kardiolog to samo. Psychiatra dziecięcy co najmniej półtora roku. Dokładnie, ale tutaj ciekawe, ile wziął pan ksiądz za poświęcenie, panowie za przybycie i pan Morawiecki za to, że tu przyjechał. Na wszystko pieniądze są, tylko wydawane są, jak te na te respiratory, których nigdy nie były. Tak, oczywiście z mojej kieszeni, proszę pani, i nie wyrażam na to zgody. Tak, z mojej kieszeni. My się cieszymy ze szpitala. Wy się cieszycie, a ile się tu czeka? A pani, ja pani nie pytam o nic. Jak on ma na imię? Szanowni państwo, zaproszeni goście, bardzo proszę o zainteresowanie. Przepraszam, powiedzieli, że trzeba nas zignorować. A czemu zignorować? No moi widzowie mają pytanie do ciebie. Słuchaj, szpital jest otworzony. Powiedz mi, jak długo się czeka tutaj, w takim razie, jeżeli jest taki dofinansowany, co tu się zmieni? Czy coś się zmieni poza tym, co się dzieje w innych szpitalach? To jest pierwszy. Na pewno z tego względu, że ciężko jest mówić o tak naprawdę jakimkolwiek wydajnym leczeniu, jeżeli nie ma się przede wszystkim infrastruktury. No dobrze, to tak? Powiedz mi, jeżeli... Jeżeli państwo widzieli ten szpital wcześniej, to na pewno macie świadomość tego, jak ten szpital wyglądał, jak ten szpital... Ale ja nie pytam o wygląd, bo mnie chodzi, wiesz... W Radomiu są dwa szpitale. Nie. Ja mam pytanie nie o budynek, bo my rozmawiamy o budynku. Ja mam pytanie, co się zmieni, czy ludzie będą, pacjenci, będą mogli oczekiwać szybszego przyjęcia, bo średnio... Myślę, że tak. Jeżeli w tym momencie stworzyły powiat radomski warunki do tego, żeby rzeczywiście leczyć ludzi cywilizowanych, jeszcze raz to podkreślę, warunkach, to XXI wiek, to dużo łatwiej będzie dyrekcji uzyskać kadrę lekarską, czy medyczną, pielęgniarską do tego, żeby się zająć pacjentami. Te pytania, które zadaje mi pani w tej chwili, nie są pytaniami do mnie, tylko do dyrekcji szpitala i myślę, że tam będzie właściwie... Dobrze, ale wy, że tak powiem, nadzorujecie jako PiS tutaj. Pan Morawiecki pokusił się, ażeby tutaj przyjechać, więc ja mam pytanie, będzie to szpital na pewno bardziej przystępny? Ja to sprawdzę oczywiście w następnych dniach. Sprawdzę, jak to się ma do tego, co tutaj mówicie. Druga sprawa, jak już jesteśmy tutaj, to powiedz mi, czy, bo no, pan już nazwę Morawiecki przyjechał, chciałam zadać pytanie, kto odpowie, tak jak tutaj, w poprzednich szpitalach, czy orientujecie się o tych nadmiarowych zgonach, które były podczas pandemii, nazwijmy, tak? Nie, to nie jest spekulacja, w tej chwili już są dane na ten temat. No to dobrze, to zadam jeszcze jedno fachowe pytanie w takim razie, jak jesteś w PiS-ie. Co sądzisz o przegłosowaniu ustawy geologicznej o wywłaszczaniu o złożach naturalnych? Myślę, że na tym możemy zakończyć. O, i właśnie, bo trudny temat. No właśnie, widzicie, trudny temat, to się kończy, nie? A przedstawienie trwa. Proszę bardzo, nawet jest ten, jak to się nazywa? Co? Tu się pytają, czy jest pozwolenie z dyrekcji, żeby można filmować. O! Ale chcesz teraz filmować? Tak! Trzeba będzie się umówić z panią dyrektor, czy z panem dyrektorem i sprawdzić, jak to się ma w ogóle do całej sytuacji. Zapraszam, siadajcie, dobrze, coś powiemy. Bo to tak nie powiemy. Dostawimy z przodu.